Karol Chodkiewicz. Jedynie w wieku 13 lat rozpoczął studia na Akademii Wiedeńskiej, a w 1596 zaczął karierę wojskową. Objąwszy dowództwo generalne w Inflantach, 5 marca 1603 wyruszył do bitwy. Ruszyliśmy w 300 pod Rakwery, by wesprzeć tamtejsze wojsko. Na północ od miasteczka natrafiliśmy na straż przed nim armii szwedzkiej. Gdy nas ujrzeli, rajtarze w mig zniknęli za horyzontem, odsłaniając piechotę. Myśmy ich wycinali, ci wrócili, ale żon mi pokazał tę szabelkę i pognali w ich stronę, a ci znów uciekli. Wkrótce pojawiło się główne wojsko, lecz niekorzyścią było mi atakować samobójcze. Postanowiliśmy taktycznie się wycofać, lecz tego dnia odnieśliśmy zwycięstwo.